wszystko, co my mówimy, zawsze trafia do naszej podświadomości i odkłada się jako program. Wszystko. Ja tu mówię o naszym sugestii, bo mówimy, albo na świecie jest tak, a teraz jest tak, albo wszyscy, albo teraz jest źle. Proszę Państwa, wy nie robicie nic innego, jak blokujecie własną podświadomość przed tym, co ona mogłaby zrobić, kiedy byście ją zaprojektowali w sposób pozytywny. I od razu chcę zaznaczyć, że my nie zmienimy drugiej osoby, bo nie możemy pracować na podświadomość za drugą osobę. To też jest bardzo ważne, bo tu już mówię do osób, które mówi, będę pracować nad podświadomością dziecka, żeby... Nie, 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 proszę Państwa, to tak nie działa. Tak? Natomiast my możemy zmieniać poprzez sugestie, możemy trafiać do podświadomości drugiej osoby, tak? Więc tutaj nie ma przypadków. Znacie osoby, potraficie reagować na sugestie negatywne innych osób? Potrafimy się bronić? Tak? I teraz powiem Wam tak, kiedy nie potrafimy się bronić? Kiedy rodzic krzyczy na dziecko? Proszę? Kiedy mamy do czynienia z autorytetami. Zgadzam się, kiedy mamy do czynienia z autorytetami, ale już teraz Państwu dam na to metodę. Mam szefa, który nie ma racji, który mnie wprowadza negatywne sugestie, że jestem takim, a nie innym pracownikiem. Ja nie muszę mu wypyszczyć i powiedzieć głośno. Wystarczy, że ja to zaoponuję w myślach. To nieprawda. I to słowo to nieprawda nie jest tym, co mówiłam, jak piszemy afirmację, żebyśmy tu od razu wiedzieli, że to jest jego problem. Ja zawsze odpowiadam w taki sposób, żeby nie pobudzić podświadomości innych ludzi. Jest jeszcze taka rzecz, którą ja uczę na swoich zajęciach. Zazdrość ludzka jest tak ogromna, jest tak niesamowita i zawsze, i to są rzeczy nieświadome, zaznaczam, więc nie oceniamy ludzi, że one są zazdrosne. Wystarczy powiedzieć o swoich planach, a plan wam się nie wyjdzie, nie uda się. A dlaczego? Bo podświadomość drugiej osoby zablokowała z powodu zazdrości. Bardzo często się dzieje w parach. Kiedy mężczyzna jest zazdrosny o kobietę, blokuje jej sukces. Dlaczego? Bo jak będzie samodzielna, będzie zarabiać pieniędzy, będzie zarabiać pieniądze, pozna kogoś innego i może odejść ode mnie. Tu można naprawdę, pracując, ja mam setki przykładów również na własnym, ja się śmieję tutaj z mojej podświadomości, bo też przykład Państwu podam, jak były dwa rowery w piwnicy, jeden był za duży i się nie mieścił i mówię, ten rower mi przeszkadza, przeszkadza. Przyszedł złodziej, ukradł ten, który mi przeszkadzał, drugi nowy zostawił. Który złodziej niewierznie dwóch rowerów? Który? I Państwo, kiedy zaczynamy pracować nad swoją podświadomością, ja Wam podam, bo mówi, tak się pisze w książkach, bo taki, żebyśmy wiedzieli, że tam blokowanie sobie miejsca na samochód, tak? To Państwo pewnie słyszeli, ale ja poszłam trochę dalej. Jeżeli Wy wyćwiczycie podświadomość tak bardzo, że ona musi wykonać rozkaz, wasza podświadomość może wpłynąć na wszystkich ludzi, zarówno w Polsce, za granicą. Na wszystkich. Wiecie, co to znaczy na wszystkich? Wiecie, co to znaczy? Ja kiedyś wracając z Warszawy z kursu, nie jestem dobra geograficznie, myślałam, że wracam pociągiem warszawskim. Kolega z koleżanką mnie odprowadzali. Słuchajcie, ja byłam pewna, że warszawskim. A on do mnie mówi, no przestań, jaki to warszawski pociąg? Ja mówię, ja byłam tak pewna, proszę Państwa, że ja po prostu, nie wiem, no po prostu na mnie wiadomość spadła. Wsiadłam w ten pociąg, nie warszawski. Jak myślicie, którym wróciłam pociągiem? Szczecińskim. Warszawskim. W Gorzowie zaczęły palić się koła pociągu i czekaliśmy półtorej godziny i wróciłam warszawskim. Podświadomość, chciałaś, to masz. To nie jest żart. Tak działa podświadomość. Ja takich przykładów mam dziesiątki. Państwo możecie wpłynąć na wszystkich ludzi wokół siebie. Możecie wpłynąć na przestrzeń wokół siebie. Macie takie prawo. Pod jednym warunkiem, że nie krzywdzimy. Ja już się po prostu boję często wypowiadać słowa, bo wiem,
że albo są to nieświadome rzeczy, albo tak po prostu jest. I nasza podświadomość, słyszeliście Państwo o pomyłce freudowskiej? No właśnie. Jeżeli powiemy przez pomyłkę coś, to nie jest pomyłka, tylko to jest prawda. Nasza podświadomość przez 24 godziny na dobę do Was mówi, czy to poprzez film, czy osobę, czy inaczej. Ja, chcąc, proszę Państwa, coś osiągnąć, ja w taki sposób pracuję, że ja nie zmieniam wolnej woli drugiej osoby. Na pewno nie. Bo jeżeli ktoś celowo pracuje, żeby złamać wolną wolę, bo też tak można, to już jest negatyw, żeby złamać. Ale w tym momencie ja nikomu wolnej woli nie złamałam, mówiąc tu, że wracam warszawskim, ale śmieszna sytuacja była taka, że kiedyś też wracałam pociągiem i też sobie nie wyobrażałam, że muszę gdzieś tam się przesiadać. Okazuje się, że wtedy lokomotywa się zapaliła i ludzie też czekali 3 godziny na stacji. I wsiadłam do drugiego pociągu, który jechał bezpośrednio i ja mówię, jak ja się cieszę, a konduktor mówi, jest pani jedyną szczęśliwą osobą w tym pociągu, bo wszyscy czekali 3 godziny. Nie, nie, to nie ma tak. Nie myślmy o tym, że łamiemy komuś wolę czy los, absolutnie. Chyba, że robimy to celowo, proszę Państwa. Jest jedna rzecz. Nasza myśl, nasz rozkaz do podświadomości, ja zawsze pracuję w ten sposób, że mnie nie interesuje, w jaki sposób podświadomość to zdobędzie. Tak ma być. Pamiętacie Państwo czasy, kiedy w naszej telekomunikacji były kolejki do drzwi, pamiętacie? I ja załatwiłam sobie sprawę tak, musiałam ich załatwić w naszej szczecińskiej telekomunikacji i mówię tak, do mojej podświadomości. O godzinie 11 idę do telekomunikacji, ma być pusta, bo ja w kolejce stać nie będę. To nie jest żart. Poszłam i były tylko 2 osoby. Czy ja zrobiłam komuś krzywdę? No nie. Raz zrobiłam, proszę Państwa, taki numer z ZUS-em naszym szczecińskim. Wiecie, co tam się dzieje. Też musiałam iść, bo ja nie chodzę. Też musiałam iść i mówię do mojego męża, ja nie będę stać w kolejce. Nie będę siedzieć 2 godziny. I co się stało? Poszliśmy w piątek, to był piątek, godzina 10 rano, były też 2 osoby w całym ZUS-ie. Można? Ale powiedziała pani, że nie będę. To nie jest afirmacja. Bo należy odróżnić, proszę Państwa, dobrze, że pani pyta, bo jakbym nie mogła żadnego zdania powiedzieć, bo afirmacja jest to ciągłość powtarzania i żeby trafić, a słowo mówi ja nie będę stać, to oznacza dla mojej podświadomości dzisiaj rozkaz, że ma załatwić mi tę sprawę. To nie jest afirmacja, więc musimy odróżnić, kiedy wolno nam mówić, a kiedy nam nie wolno mówić, tak? Nauczycie się, my to wiemy. Afirmacja to ciągłe powtarzanie. Tak, afirmacja jest ciągłym powtarzaniem, bo byśmy, że tak powiem, zaplątali się na tyle, bo ja na przykład powiem, nie chcę tego dzisiaj mieć, no to muszę powiedzieć, że nie chcę, ale to nie jest afirmacja, to jest normalna komunikacja i rozmowa, ale wystarczy wtedy podświadomości powiedzieć, słuchaj, nie będę stać w kolejce. I jeżeli sobie tak wyćwiczycie własną podświadomość, to wygrywacie. I czas, i spokój. Ja nie mogę stać w kolejkach, bo się nie nadaje, jestem niecierpliwa po prostu. I tak jest taka jest moja natura, tak? Więc mówię szybko. I w wielu sytuacjach, kiedy pracowałam w organach podatkowych, kiedy nie potrafiłam czekać, aż się coś tam wydrukuje, to po prostu wszystkie drukarki też szły i się niestety zawieszały, bo emocja, myśl jest energią. Zmieniając programy, trzeba znać, proszę Państwa, reakcje, bo każdy z Was ma inne reakcje. Ja uświadamiam innym, w jaki sposób może rozpoznać te reakcje, ale jeżeli ja pracuję z klientem, z uczniami, to oni mają ze mną kontakt, coś się dzieje i ja jestem na telefonie, tak? Taki przykład znowu Wam powiem. Dziewczyna chciała zmienić pracę, ma prawo i pamiętam, że była u mnie w piątek, chciała więcej zarabiać, nie ma przeszkód, ale ja zawsze mówię, że przy pracy na tyle jest niebezpieczne, że jak nie mamy innego źródła utrzymania i zaczynamy pracować nad zmianą pracy czy otrzymaniem nowej, to możemy stracić to, co mamy, zanim otrzymamy, tak? No i uzgodniłyśmy treść afirmacji w piątek,
ona siada, zaczyna pisać, a w poniedziałek przychodzi i mówi, została na biurku wypowiedzenie. Mówi, to tak szybko zadziałało? Przestraszyła się, przeraziła się. Co się wtedy stało z jej emocjami? Nie zaufała podświadomości. Więc jeżeli zaczynamy pracować, jest to kwestia zaufania. Ja w pełni ufam mojej podświadomości. Niezależnie co się dzieje, ona ma plan i podświadomość nasza nigdy nas nie skrzywdzi. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli, że podświadomość zaprowadzi i nas skrzywdzi. Nie. Chyba, że ona ma taki program, żeby ktoś nam coś zrobił. Podobnie rzecz ma się z bezpieczeństwem. Jeżeli wy programujecie partnerów, dzieci na lęki, a tam ci nie wolno, bo to, a tam ci nie wolno, bo to. No proszę państwa, no niestety nic nie robimy, tylko wprowadzamy sugestie i taki człowiek już, spotykam się w wieku dojrzałym i nabuzowany jest lękami. Nigdzie nie pójdzie, nic nie zrobi.